Siemanko ludzie, ja jestem Rosja, a dzisiaj zapraszam was na Uncharted 4 Kres Złodzieja. Jest to szósty odcinek. Zaczynamy sobie. Także musimy się włamać tutaj. Sullivan nam otworzył okno, do którego musimy do pomieszczenia teraz się dostać. Nie mogę uwierzyć, że jestem na wolności. Że jestem tutaj, z tobą, we Włoszech. A, ja też. Szkoda tylko, że okoliczności nie są mniejsze. A co poradzisz? Dzięki temu widoki zyskują na urodzie. A czyli nie jesteś tu po raz pierwszy? Nie, zdaje się, że trzeci. Miałem tu kilka fuch. Sullivan? No, tak. No, sam i Sullivan zbytnio ze sobą nie przepadałem. To jeszcze dowiedzieliśmy w poprzedniej części o tym. Ale niestety chyba będą musieli się polubić. Nie będą mieli zbytnio wyjścia. Ja tutaj jeszcze szukam trochę po drodze jakichś skarbów, tylko na razie jeszcze na nic nie trafiłem. O! Mam pierwszy. O! Mogorski pojemnik na wodę. Dobra, już chyba więcej tutaj nie będzie, tak raczej nie skumulowaliby tyle dwóch czy trzech w innym miejscu. Także idziemy dalej. Nie wdrapiemy się na ten most. A kto ci mówi o wdrapaniu się? A, Linka. Zobacz, pod łukiem jest jakaś belka. Dosięgniesz ją liną? Czy ja ją dosięgnę? Patrz na to. No, patrzę. Nie, chciałem skoczyć, a nie taką. No i... Serio? Pudło. Cały sekret w ruchu nad garstkiem. Bujaj się. Ha, widzisz? No. Nieźle. O, dobra, dobra, nie masz taki mądry już. Okej. Nie doskoczy! Fuck! O Boże! Fajnie oni się zachowują, jak ja umieram. O mój Boże! Drake, Nathan i w ogóle wszystko. Też raz. Aby bujać się i zmienić kierunek bujania, no to ja chcę w tą stronę się bujać. Okej. Okay. Teraz już się na pewno uda. Podejście drugie będzie zakończone sukcesem. Widziałeś to? O, pełna profesja. Za drugim razem, ale to nie istotne. Lecimy dalej. Wow. Okej. Okay. To gdzie teraz? Prowadź. Bo tutaj zaraz to nie będzie miejsca dla nas obu. Zaraz, trzeba zejść raczej tutaj w dół. Spadaj. Zamieńmy się miejscami. Wejdź po mnie. Dobrze się chwyciłem. Okej. Okay. Ej, może zaczepimy się o tę belkę. Dobra myśl. A, i teraz są malinę, a ja jestem tu. Fajnie. O. O kurde. No i co teraz? No. Czemu on się nie chce złapać tej krawędzi? No kurde. Wygląda to co najmniej dziwnie, jak oni tak stoją. Ale dobra, no omiń go. Udało się. Dobra, patrz teraz. Za pierwszym razem. Wiesz, nikt nie lubi poza ruch. Dobra, chodź Nathan. Możesz tu zejść, żeby dostać się na drugą stronę. Tuż za tobą. A on mi doskoczy do tej liny, tak? Wciśnij, aby zaskoczyć. O, teraz będzie gitara, dobra. Lina jest, wszystko na swoim miejscu. Trzeba się teraz trochę rozpuszczać. Cóż za jumpet, lecimy. Nie, w drugą stronę. Okej, okay, świetnie. Czekaj. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente.
Inghilterra. Sono jacyś księża z kołachami. Ej, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Dobra, poszli. No, wbijaj się, dawaj. W mordę. Widziałeś go? Koleś był uzbrojony po zęby. A mogliśmy wziąć broń. Sam nie będzie nam potrzebna, to będzie czysta akcja. Obyś miał rację. Rozejrzyjmy się tutaj trochę po tym sadzie. O, tyle lat w celi. Najbardziej tęskni się za małymi przyjemnościami. Jedzeniem, na pewno o to mu chodzi, no. Smaki dzieciństwa. Na przykład? Zapachem cytrusów? O, jazdą na motocyklu? Niby to pierdoły, ale jednak. Patrz, jest nasze okno. Dobra, to... Tak, dobra, właśnie, już niedaleko. Daleko. Tam mamy to okno, ale tutaj jeszcze chciałem zobaczyć, czy jakieś skarby nie są pochowane. No ale coś tutaj, nic nie widzę, niestety. No dobra, to co, lecimy dalej. Teraz musimy się dostać po prostu do tego okna, powinno to być bułka z masłem. Zobaczmy, młotek, narzędzia, jakieś szczypce, nic nie można wziąć do ręki, jak, o. Łopata, nic. A tak to już byśmy mieli jakąś broń. Nawet ta szota by się przydała. Powinna wytrzymać. Dobra. Pyk. I rozpuszczać się teraz. O kurwa. Sorry. Zginął. Tak wystarczy? Już powinno być ok, tylko teraz dobre rozsłyszanie. O, to już było zajebiste, ale jakoś zwątpiłem. Ale teraz zajebie jumpa, nie? No. Dobra, chodź! Nie będziemy na niego czekać, i tak wiadomo, że nas dogoni. Teraz tutaj może coś będzie ciekawego. Znowu nic. A tutaj do góry się możemy dostać. Zapamiętałem te zeskoki jako mniej bolesne. Co ty nie powiesz? A propos twoich cudownych znalezisk, które przegapiłem. Masz chociaż jakieś zdjęcia? A, ja już poszedłem w miejsce, w które miałem iść, bo chciałem jeszcze tutaj popatrzeć sobie. Myślałem, że to będzie skarb. Ale niestety nie ma go, dobra. To już... Miesza w ten skarb, lecimy dalej. Na krawędź. A, wygląda obiecująco. Raczej niebezpiecznie. Cholera! Żyjesz tam? Tak, ale co to za życie? No, no, przechodź, przechodź. I pięknie. Dawaj tą linę, chodź tu. Lepiej nie spuduj, braciszku. Spokojnie! Zawsze trafiam do celu. Zawsze trafiam do celu. Skromny braciszek. Nathan? Nathan? Co? O, tak.
No dobra. Wszystko dobrze? Tak. Jak wyglądam? Co najmniej jak milion dolców. Chodźmy. Dobra, panie przodem. Sali? Wiesz, dlaczego lubię imprezować z bandziorami? Dlaczego? Nikogo nie obchodzi, że palisz w środku. Tęskniłem. Ja też, młody. A ten tu to mój zmarły brat. Wiktorze? A niech mnie szlak. 15 lat. No. Cieszę się, że żyjesz, syn. Jeżeli ma zostać wśród żywych, chodźmy po krzyż. Tak. A propos krzyża. A propos, że co? Chodźcie, coś wam pokażę. Będzie na wystawie, jest strzeżony. No. Zobacz. Krzyż Avery'ego. Wyciągnęli go dosłownie przed chwilą z depozytu. Zmienili kolejność aukcji. Ktoś musiał za to słono trzeba zapłacić. Zrobić chyba za dymę. Kiedy zaczną licytować? Góra za 15 minut. Musimy wymyślić jakiś sposób. I rozwiązać ten drobny problem kilkuset naocznych światów. Wiem, więc odwróćmy ich uwagę. Jak? Wojną na żarcie, to zawsze działa. Jeszcze nie wiem jak. Musi być sposób. Jeśli strażnicy zobaczą nas przy krzyżu... Nie zobaczą nas. Jezu, co wy, nigdy nie byliście więźnią? Jak chcesz wykręcić jakiś numer, czekasz aż zgaszą światło. Dobra, gdzie tutaj są bezpieczniki? Tu jest wentylacja. Elektryka. Tu, na górze. No, trzeba tam wejść i zgasić światło. I zwinąć krzyż. Włączy się zasilanie awaryjne. Tak, ale będziemy mieli kilka sekund ciemności, wystarczy. Musimy stać tuż obok krzyża, kiedy zgaśnie światło. Nie podejdziemy tak blisko, zauważą nas. Scusati, signori. Antipasti? Dziękuję. Cześć. A jak tam? Ciao. Możesz się skupić? Kelnera nie zauważą. Może się udać. Uda się. Okej? Okay? Dobra, ja pójdę na górę i wyłączę prąd. Będę kelnerem. Masz długie ręce. Ty idź na salę i miej oko na krzyż, okej? Okay? Daj znać, gdyby coś było nie tak. Jasna sprawa. Dobra. Piłka ciągle w grze. Gotowi? I zwarcie. No dobrze, chodźcie. Pójdziemy piwnicą. No i pięknie, już mamy cały plan. Rozpatrzony. Powiem ci, Wiktor, że nieźle się trzymasz. Dzięki. Przyszedłem na weganizm. Serio? Nie, no co? W życiu. No tutaj to naprawdę już te skarby powinny być poupychane do oporu, bo tyle bogatych ludzi jest, że coś tutaj naprawdę powinno być fajnego do znalezienia. O, poczęstowałbym się, ale niestety nie mogę. Mogę tylko przeniknąć przez to. Warto to jeszcze będzie trochę rozejrzeć. Tam nawet nie można iść. Pani Siu, weź proszę cię przejść, bo nie mogę iść. Ciekawe, czy po polsku będzie. Nie ma. O, proszę. Jakiś dokumencik. Licytacja, aha, licytacje tutaj. No to mniejsza z tym w sumie, coś z tyłu jest napisane. Nie, nawet nie można obrócić. Tam jeszcze były schody jakieś do góry, może tam się udam. No bo to później, bo tam i tak są drzwi, które na pewno są zamknięte. Przynajmniej na razie, może później coś będzie z nimi ciekawego. Piwnica jest tutaj, chodźmy. Ale to wytwornie. No
Tak, przecież to kretyńskie techno tu pasuje. Jesteśmy. Dobra, do dzieła. No nie, zamknięte. Szlaka były otwarte. I co teraz? Otworzysz zamek? Nie no, przecież nie taki. Trzeba tam wejść inaczej. O proszę, kelner. Widzieliście? Karta, tylna kieszeń. Ta... Robi się? Zaraz chwileczkę spokój. Może ja to zrobię. Całkiem sporo tu gapiów. Myślę, że sobie poradzę, braciszku. To serać. Mnie tu wcale nie ma, taratata. Nie ruszaj się, pajacu jeden. O ja nie mogę. Zdolniacha. Dopiero się rozgrzewam. Właśnie widzę. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie, dawaj. Kurde, nie ruszaj się. Zajebiście. No i pięknie, mamy kartę. Pracować z zawodowcami. Okej. Dobra. Kolejne podejście. Będą nam potrzebne. Świetnie. Powodzenia. Ze mnie. Dam znać. Ręce do góry. Cześć, Wiktor. Witaj, Nadine. Miło cię znów widzieć. Ale tym razem to ja jestem górą. Całe szczęście, że to nieprawdziwy pistolet. Pierwszy raz widzę cię nie pali. Tak. Wiesz jak jest. Od czasu do czasu człowiek musi się wylaszczyć. Dobrze wyglądasz, wiesz? O, ty również. I vice versa. Męczę się tutaj. Bardzo się cieszę, że nareszcie mam z kim pogadać. Mimo, że jesteś Amerykaninem. No wiesz, rodziców się nie wybiera. Szłam właśnie do baru. Przynieść ci coś? Tak, szkocko. Na lodzie. Nie uciekaj. Nate? Słyszałeś to? No pewnie. Ta pani chce ci postawić drinka. Tak. A ta pani od drinka nazywa się Nadine Ross. Nadine Ross? Szefowa tej firmy najemniczej? Shoreline? Shoreline. A, właśnie. Miałeś z nimi przeboje. I to jeszcze jakie. Ale Nadine na szczęście chyba nie żywi urazy. Dobra, idziemy. Okej. Jesteśmy gotowi. Tylko nie łobuzuj, tak? Spróbuję. Idziemy? Tak, do dzieła. Muszę się dowiedzieć, gdzie siedzą kelnerzy. O, może wywabisz kogoś z kuchni? Dobra, poszukajmy kuchni. Co on tak od razu biegnie już do przodu? Tane, tym jedzeniem można by wykarmić małe miasto. Ciekawe, czy organizują wesela. O, tak, mają pełen zakres usług. Śluby, bar mitzwy i czarnorynkowe licytacje. A DJ-a mają? Dobra. Ciekawe, jak długo zajmie tutaj dojście do tego głównego zasilania. Chyba raczej nikogo nie ma. Ale tutaj mogę iść. Aha, okej. Okay. Tam lepiej jednak nie iść. Lecimy w dół. To co u licha? Tej bramy nie było na planie. I mamy oto skarb. A, i tu są właśnie skarby, które pominąłem, czyli 4. Wiedziałem, że tutaj będzie dużo tych skarbów. Zamknięte oczywiście. No dobrze, chciałem ich tak długo szukać, żeby ten...
nie trwało to w nieskończoność. Proszę bardzo, oto plan B. Proszę bardzo. Dobra, chyba starszy. Tu są jakieś przewody wentylacyjne. Nathan, chodź rzucić okiem. No, dobrze. Niech się stanie światło. Kto tu kładł elektrykę? Nie masz może... A, to wystarczy. Dobrze mieć na podorędziu palacz. Oczywiście, jeśli nie trzeba biegać. O rany. Zaczyna mi się mieszać w głowie od tych oparów. A dobrze, że Sali prowadzi. Może szyb znajduje się za tą beczką, którą trzeba przesunąć, trzeba się tutaj trochę cofnąć. Sporo tu rzadkich roczników. No, może Alcazar zadowoliłby się tym winem. Coś mi mówi, że to nie przejdzie. No ale co zaraz, co to mi tutaj teraz... Przecież to mi nic nie pomogło. Ślepy zaułek. Drzwi są dalej zamknięte. Beczkę przesunąłem, bo tutaj trzeba w drugą stronę przesunąć, okej. Ej, powinniśmy się martwić tym, że Victor zagaduje Nadine Ross? Słyszałem parę makabrycznych historii o jej ludziach. O, nie martw się o Saliego. Stary wyjadasz. Dobra, przejście mamy już uturowane. Kolejna beczułka. Proszę bardzo. No i pięknie. Tędy. Tu już jest przejście gotowe, także teraz nawet trzeba tutaj szukać czegoś. Jasne, dam radę. Nie potrzebuję pomocy. Ja trzymam zapalniczkę. Tylko się nie przemęcz. Ale naprawdę to fajnie szybko tutaj idzie. Nie trzeba jakoś długo czekać, że nie wiadomo jak długo przenosi to. Tylko chwila, moment i gotowe. Teraz tutaj. A trochę tu ciasno. Nie? Warto by było się rozejrzeć. I pełno kurzu. Może będzie jakiś skarb ukryty. Cii, cholera. Kelnerzy. A ten łysy maciuchy, w które bym wszedł. Na szczęście jest tu pełno kelnerów. Można by ich załatwić na zapalniczku, mam po prostu zajść ich, jeden cios i nie ma. Świeże powietrze, w końcu. Ale tutaj jak na razie przynajmniej nie będziemy chyba z nikim walczyć. Dobra, już teraz jesteśmy na zewnątrz, także można tutaj się rozejrzeć, jeżeli chodzi o te skarby. Stąd to strażnicy wyszli, ale tam paru zostało, także te drzwi tak są zamknięte. Tu na dół nie ma co schodzić, bo potem nie wejdę do góry. Jest jakieś okno. Jakby można było do niego wejść, tylko też nie mogę do góry się wbić. Zobacz tam. Widzisz budynek z wieżą radiową? Chodzi ci o wieżę komórkową? Co? Nieważne, tam jest sterownia. Tak, masz rację. Trzeba jakoś minąć tę bramę. I teraz właśnie będziemy szli do góry. O!
Dawaj nóżka. Sam tutaj, podsadzę cię. Dobra. No to w górę. Dobrze, że się nie roztyłeś. Sally, wyszliśmy z piwnicy, idziemy do sterowni elektrycznej. Jak sytuacja? Sally, jesteś? Pewnie w tym miejscu jest słaby zasięg. Mam nadzieję, że sobie radzi. Zaraz. Bingo. A gdzie ty jesteś? Kuchnię. No i oczywiście zamknięte. Może tu coś będzie ukryte w krzakach, ale nic nie ma. Kolejna drabina. No chodź, tu już nie mów, że brama jest zamknięta i trzeba ją minąć. Sam, zobacz. Może jej użyjemy, znajdziemy okno. Bardzo i wejdziemy plan. Do kuchni. Dobry pomysł. Podsadzę cię. W porządku? A teraz ustrój kelnera będzie. Buonasera. Ma che sta facendo? O, jest. Nie tak brutalnie, Sam. Oj tam. Ocknie się bez gaci z bólem głowy. Nie on pierwszy, co nie? Ta. No, mamy już swojego. Teraz ty. No i zostajemy sami. Okej, chodźmy odciąć ten prąd. Ale jeszcze przed tym znowu się rozejrzymy. Sam tutaj. W porządku? O. Tak, spodnie są trochę. Tu mogłem wejść. A co zrobisz, takie się teraz nosi. Jak w nie wejdę, będę gadał falsetem. A, wizyta w ojczyźnie opery zobowiązuje. Dobra, wracam do pełni balowej membrany. Sam, zgłoś się. Sam? Sally? Naprawdę nic świetnie. Tutaj nigdzie nie ma. O, coś. Jeśli mnie słyszycie, jestem już tak, tak. Prawie przy bezpiecznikach. Wkrótce tam dotrę. Nie, dobra, słuchajcie, to i tak nic nie ma. Także lecimy już do tych bezpieczników. Włączamy je, będzie to z głowy. Ukradniemy to. Krzyżyk i będzie fajnie. W którą ja tę stronę tutaj mam iść? Dobra, czyli i tak musiałem tutaj wejść. Teraz na kratę. Na krawędź. A nie, jeszcze na te. Dobra. No, ładnie. I uszło ci to na sucho? Ale skądże? Na miesiąc pozbawiono nas wolności. A co się stało z koniem? Na szczęście mieliśmy dużo marchwi. To ktoś znajomy? Tak, wyczułaś. Nie, tylko mi się zdawało. A kiedy wreszcie poznam twojego wspólnika? Drake'a? Właściwie to eks-wspólnika. Od jakiegoś czasu pracuję sam. Drake'a nie mam. O, ale... żyje, tak? O, tak. Odszedł z branży. Z tego, co wiem, ustatkował się i ożenił. To zupełnie jakby nie żył, prawda? Victor Sullivan. Jak się miewasz? Rafe. Ile to już lat, co? 12? 10? A, 15. Niezwykłe. Popatrz, minęło już tyle lat, a my nadal bijemy się o graty nieboszczyków, co? Czyżby? Myślałem, że prowadzisz firmę rodziców. To teraz mój biznes. I tak, tym się zajmuję. Lukratywna posadka. Założę się, że mógłbyś wykupić wszystko, co dziś wystawili. Oczywiście. Ale po co miałbym to robić? Ostatnio szukam tylko i wyłącznie samych perełek.
Może doradzisz mi, co mam gdzieś wybrać? Jasne. I potem się licytować. Ale tak między nami zauważyłem, że zmienili kolejność. Myślę, że chyba ktoś próbuje ustawić tę aukcję. Pamiętaj, gdzie jesteśmy. Ci ludzie nie wzbogacili się uczciwie. Dlatego w miejscu takim jak to opłaca się mieć ze sobą wsparcie. No cóż, nie wiem, czy wiesz, ale pracujesz dla Amerykanina. Nie dla. Jesteśmy wspólnikami. Ach, tak. Dobra nazwa spara. Za chwilę przystępujemy do kolejnej licytacji. Inkrustowany drewniany krucyfiks z Trophy State. Tak. Pozostawiam was samych. Bawcie się dobrze, dzieciaki. Zaczekaj się. O, coś zaczął podejrzewać. Jak się dowiedziałeś, co? O czym? Co dokładnie masz na myśli, Riff? Nadine, twój wspólnik chyba wypił za dużo krwawej meli. Przestań tu pieprzyć tego. Nie mam pojęcia, jak żeś się tu wkręcił, ale jak zobaczę, że licytujesz krzyż Averiego, to zapewniam, że wyniosą cię stąd w plastikowym worku. Riff! No. Grunt, że się rozumiemy. Miło było was spotkać. Nate. Nate. To diabła młody, gdzie ty jesteś? Okej. Rozdzielnia. Musisz dać radę. Dobra, mocne rozpuszczalnie, ale mocne. Okej, pięknie. Boże, czemu ja się do tego zgłosiłem? Bo pomagasz bratu, pamiętaj. A chyba, że mu chodzi o to, że wyłącza bezpieczniki. No, pyk. Okej. Teraz tutaj na prawą krawędź. Kurwa, miałeś tam... Nice, idź ty. Dobra. Podejście numer dwa. Czyli jednak chyba trzeba tam wskoczyć. No, nie chcę wskoczyć. Okej. Trzeba było bliżej podejść. I co, i tak muszę na to wrócić. Nie no, kurde, co ja tutaj, co ja robię w ogóle? Muszę być na pewno tutaj. Tu. Nie. Nie chcę wskoczyć. Tutaj się czegoś łapał. Dawaj, łap się! Tej rury znowu, kurde no. Teraz wyszło. Nareszcie, brawo. Brawo dla mnie w sumie. I lecimy na tę rurę. Pyk. To jest dopiero ninja. Kurde, że on nie spada. Założę się, że jakbym go tak zostawił tutaj na godzinę, to dalej by się trzymał. Jeszcze bym mówił, ale pięknie widoki. Dobra, jesteśmy, dotarliśmy do miejsca. Ale tutaj wielka serwerownia jest. Ja cię. To? Si. Ma non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettricisti. Rossi, puoi dire di no. Ecco fatto. Oh. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Dzwonek Sony oczywiście, telefony też mają Sony. Nathan wtedy jak mu telefon z klapką to mają Sony. No, nareszcie. Dobra, to gdzie są bezpieczniki?
Znaczy nie, bo spokojnie, zaraz je znajdziemy. Ach, cholera. Sally, słyszycie? Gdzie ty się do diabła podziewasz? Dotarłem. Miałem kilka przygód, ale... Jak chcesz wyłączać prąd, lepiej zrób to teraz. Potrzebuję jeszcze chwili, żeby się dostać do panelu. Nie mamy tyle czasu, Rafe. Zaraz stąd wyjdzie z twoim krzyżem. Czekaj, co? Rafe? Rafe tu jest? Tak, jest. I w tej chwili jego oferta jest najwyższa. No to go przebij. Niby czym? Nie mam takiej forsy. Sali, kradniemy go, pamiętasz? O, jak przejrzy mój blef? Nie przejrzy. 90 tysięcy. Czy są inne oferty? Chupem. Tak. A jak ja wygram aukcję, zginiemy wszyscy. Sali, nie wiem, musisz jakoś grać na zwłokę. Zaufaj mi. Po raz pierwszy, po raz drugi. Ach, szanić. Ben, aktualna oferta 100 tysięcy euro. Grazie. Czy ktoś zaoferuje więcej? Kolejna oferta to 110 tysięcy euro. No dobra, idę na całość. Mamy teraz... Nie martw się. Zaraz stąd pryskamy. Mam nadzieję. Okej. Muszę rozwalić zamek. Ale czym? Cena osiągnęła już 130 tysięcy. Nie. Aj, to już teraz czasowe. No jak nie, tam klucz był jakiś. O, ja się. Cholera. Podbija pan cenę do 150 tysięcy. Muszę coś znaleźć. Szlagby to. No to zaraz tu zejdę na zabawę. Naprawdę nic z nimi nie ma. 160 tysięcy euro. Nie, tutaj nic nie będzie. Seniore, tak. Tutaj też nic nie będzie, że w szafce będzie. O! Jest łom jednak. Bieżąca oferta wynosi 180 tysięcy euro. Dawaj. No to ładno ma cenę, ale kończymy. Jestem przy włączniku. Gotowi? Bardziej już nie będę. Wiktor? Sekundkę. Pańska oferta podnosi cenę do 200 tysięcy. 500 tysięcy i na tym skończymy. Dziękuję. Najwyższa oferta to 500 tysięcy euro. Czy przebija pan ponownie? Zacząłem się martwić, Wiktorze. Że muszę cię zabić. Dobra, popsujmy gnojowi humor. Czy ktoś jeszcze? Po raz pierwszy? Po raz drugi? Po raz drugi? Sprzedany za 500 tysięcy euro. Szanowni państwo, proszę o spokój. Za chwilę przywrócimy zasilanie. Nie ma go! Baraty tu ty już idę. Wysunę na szarami. No rozszedł! Z drogi! Zatrzymać go! Nice. Ej! Zatrzymajcie go! Fermo! Co ty robisz? Dajesz mu uciec! Rozumiesz? Paryż! Okej. Okay. Ja bym nie wiedział, że to Sally, no to co? Sam, powiedz, że masz krzyż. Pan święty Dyzma jest ze mną. Chcesz się przywitać? Chyba wetknęliśmy kawał badyla w mrowisko. Zamknęli salę, wszędzie pełno ochrony. Hej, Wiktor, jak tam nasz plan ucieczki? Chodźcie na frontowy podjazd. Idźcie za reflektorami. Przyprowadzę samochód. Dzięki wielkie bardzo za oglądanie. Kolejna część już jutro. Będzie już siódma, jak zresztą widzieliście sami. Także zostawcie łapkę w górę, jeżeli spodobał się materiał. Napiszcie jakiś komentarz i trzymajcie się. Do zobaczenia. Siema!